Chcę zacząć od tego, że 20 lat temu, gdy zaczynałem wędkować, zabijanie i zabieranie ze sobą złowionych ryb było czymś oczywistym. To była norma. Spotykając nad wodą wędkarza, o ile złowił wymiarową rybę, w ogromnej większości przypadków była ona przeznaczona do zabrania. Złowione ryby pływały najczęściej w siatkach, na wodach górskich spotykało się elegancko wyglądające plecione kosze, w które wkładano zabite już pstrągi i lipienie. Wędkarze łowiący z łódek często używali agrawek zrobionych z grubego drutu, które były przewlekane przez skrzela złowionych ryb. Często widywało się też zabite ryby po prostu ułożone na brzegu. Jeżeli weźmiecie jakąkolwiek gazetę wędkarską z tamtego okresu, to natkniecie się na zdjęcia martwych ryb. Podobnie w jakimkolwiek filmie wędkarskim. Ich widok był, tak jak już wcześniej powiedziałem, czymś powszechnym i oczywistym. Jako młody wędkarz naśladowałem to, co widziałem wokół siebie i gdy udało mi się złowić wymiarową rybę, najczęściej zabierałem ją po prostu ze sobą. Pamiętam z tego okresu pewien ciekawy zwyczaj. Pierwszej złowionej rybie zwracało się wolność. Było to kwestią tradycji, takiego wędkarskiego folkloru. Nie było to w żaden sposób podbudowane ideologicznie. Niektórzy wędkarze wypuszczali ryby, które wielkościowo nie spełniały wymogów ich ambicji, uznając za godne zabrania tylko osobniki powyżej pewnej subiektywnie ustalonej granicy albo tylko konkretnego gatunku. Ryby zabierało się, aby je zjeść samemu albo komuś dać. Brak własnoręcznie złowionej ryby na stole wędkarza przy jakimkolwiek spotkaniu rodzinnym, zwłaszcza zaś przy okazji Wigilii, był traktowany jako dyshonor. To było kwestią ambicji, by dowieść swojej łowczej skuteczności. Swoją drogą, w czasach, gdy nie było telefonów z aparatami, a mało kto mógł sobie pozwolić na zabranie nad wodę aparatu, w jaki inny sposób można było udokumentować swój połów, jeżeli nie właśnie zabierając go ze sobą? Gdzieniegdzie spotkać można jeszcze te stare, wysuszone rybie łby zawieszone na ścianach jako trofea. Straszą swoją martwotą, nie ma w nich ani krzty uroku żywej ryby. Pamiętam jeszcze nie tak dawno zawody wędkarskie na tak zwanej martwej rybie, gdzie liczono do punktacji tylko te ryby, które wędkarz przyniósł ze sobą i przedstawił komisji sędziowskiej do zważenia. Pomyślcie się tylko. Spora grupa skutecznych wędkarzy, starających się złowić i siłą rzeczy zabić jak najwięcej, aby uzyskać dobry wynik. Zdarzało się, że był to istny pogrom. Sposób myślenia o zabieraniu ryb, o kryteriach, jakimi my, wędkarze, powinniśmy się kierować przy podejmowaniu decyzji, czy zabrać, czy wypuścić, zmieniał się powoli. Pamiętam nagłaśnianą w mediach wędkarskich akcję promującą uwalnianie szczupaków, których w drastyczny sposób ubywało z naszych wód. Pamiętam pierwsze wzmianki o idei górnego wymiaru ochronnego i dyskusji o tym, jakim rybom powinien on przysługiwać. Pamiętam środowisko karpiarzy, którzy jako pierwsi zaczęli głośno mówić o tym, że wypuszczanie ryb powinno stać się powszechną zasadą. Jakiś czas potem pierwsze odcinki rzek, na których zakazano zabijania ryb, tworząc z nich łowiska specjalne. Tu przychodzi mi na myśl w pierwszej kolejności Górski San. Pamiętam pierwsze artykuły w prasie wędkarskiej, w których pojawiały się sformułowania no kill, catch and release i spolszczone złów i wypuść. Te pierwsze głosy o tym, że wypuszczanie ryb jest w naszym własnym, wędkarskim interesie, dość mocno kontrastowały z ówczesną rzeczywistością nad polskimi wodami. Te głosy dały mi wtedy do myślenia. Nie od razu, ale zacząłem o tym intensywnie myśleć. Łowiska w mojej bezpośredniej okolicy, z którymi miałem na co dzień do czynienia, stawały się coraz bardziej ubogie w ryby, a muszę zaznaczyć, że chodzi tu o wody, na których nie prowadzili swojej działalności rybacy. Stawało się dla mnie jasne, że coś jest na rzeczy, że w podejściu ogromnej rzeszy wędkarzy do wody i ryb brakuje elementarnej logiki. Ludzi, których znałem z tego, że zabierali wszystko, co im było wolno zabrać, a czasami to, co było na bakier z przepisami, dziwił fakt, że łowią coraz mniej ryb. Szukano winy w zanieczyszczeniach wody, w kłusownictwie, w bytności wydr. Niekiedy te wytłumaczenia miały nieco wspólnego z rzeczywistością, niekiedy były od niej całkowicie oderwane. Winy szukano w zasadzie wszędzie, tylko nie u siebie. Oczywiście ktoś, kto potrafił spojrzeć na sprawę z pewnego dystansu,
zdobycie na krytycyzm i autokrytycyzm, potrafił w dość łatwy sposób połączyć elementy układanki. Tak, my wędkarze w dużej mierze sami byliśmy winni swoich problemów z bezrybiem. Nie znaczy to bynajmniej, że inne kwestie, chociażby wspomniane już kłusownictwo czy zatrucia wody, były bez znaczenia, jednak ogromną, jeżeli nie największą winę ponosiliśmy my sami. Widzicie już ten paradoks? Wędkarze stali się przyczyną swojego problemu, a wypieranie tego stanu rzeczy bynajmniej nie zmieniało sytuacji na lepsze. Pamiętam jeszcze takie określenie z tamtych czasów. Karta ma się zwrócić. Wobec nowych idei jesteśmy zazwyczaj ciekawi bądź nieufni, czasami jedno i drugie zarazem. Tak też było w przypadku tego, co zaczęliśmy rozumieć pod hasłem złów i wypuść. Jak każda inna idea, znalazła ona swoich zwolenników i przeciwników. Sama idea w praktyce zyskała różne oblicza. W zasadzie każdy, dla kogo była ważna, sam na swoje potrzeby określał, jakie ramy chce jej nadać, co uważa za słuszne, w czym widzi przesadę, a w czym konieczność. Mimo wszystko da się wyklarować ogólną definicję tego, czym jest idea złów i wypuść, czyli z angielska catch and release. Złów i wypuść to wędkarska praktyka polegająca na, jak sama nazwa wskazuje, uwolnieniu złowionej ryby, co więcej w taki sposób, by zminimalizować uszczerbki na jej zdrowiu i zapewnić możliwość przeżycia. Metodą dokumentacji połowu jest wykonanie ryby fotografii bądź nagrania filmu. Wśród zwolenników tego typu podejścia popularne jest stosowanie sprzętu mającego na celu zmniejszenie uszkodzeń ryby na skutek jej zacięcia i późniejszego holu, np. haki i kotwice bezzadziorowe, podbieraki z gumowaną siatką, maty, na które odkładane są złowione ryby, czy relatywnie mocne zestawy pozwalające na szybszy hol. Złów i wypuść jako sposób podejścia do wędkarstwa często określany jest ideologią, zwłaszcza przez jego przeciwników. Sam termin ideologia w języku potocznym posiada zabarwienie negatywne, co jest bagażem historyczno-politycznych naleciałości i nie sądzę, by był pomocny w lepszym rozumieniu tego, o czym chcę mówić. Złów i wypuść w perspektywie osób, które są jej zwolennikami, jest ważnym elementem etyki wędkarskiej. Etyka jako dyscyplina filozofii nie opisuje suchych faktów, nie mówi o tym, jak jest, tym zajmują się inne nauki, a stara się odpowiedzieć na pytanie, jak być powinno, jakie zasady powinniśmy przyjąć i stosować, by wokół nas było lepiej. W jaki sposób zwolennicy catch and release argumentują za słusznością swoich zasad? Po pierwsze, wędkarstwo traktowane jest z tej perspektywy ściśle jako sposób aktywnego spędzania czasu na łonie przyrody, którego, jakżeby inaczej, kwintesencją jest łowienie ryb. Z czysto pragmatycznego punktu widzenia, mniej ryb to mniejsza szansa na udany połów. Więcej ryb to większa szansa na sukces. Stąd prosty, logiczny wniosek, że powinniśmy dbać o to, by ryb było jak najwięcej. W perspektywie no-kill sprowadza się to do wypuszczania złowionych ryb tak, by w przyszłości mieć szansę złowić je ponownie oraz umożliwić im rozród. Oczywiście ktoś, kto jest zwolennikiem takiego podejścia, nie powinien ograniczać się jedynie do wypuszczania złowionych ryb, jeżeli zależy mu na atrakcyjności wód, na których łowi. Powinien angażować się w działania mające na celu chociażby walkę z kłusownictwem, zanieczyszczeniami, powinien brać udział w akcjach zarybieniowych czy promować postawy, które uważa, że przyczynią się do poprawy sytuacji. Jeżeli już mowa o pragmatyzmie, to zakaz zabierania ryb obowiązujący przez pewien okres czasu, na przykład kilka lat, tak aby zdążyła się odbudować ich populacja, to często przywoływany postulat wędkarzy, którzy szukają jakiegoś wyjścia z patowej sytuacji łowisk, na których wędkują. Po drugie, ważnym aspektem myślenia w kategoriach, o których mówimy, jest położenie nacisku na postrzeganie ryby w kategoriach innych niż, jak to można ująć, kulinarne. Ryby mają w tej perspektywie przede wszystkim walory sportowe, są też pretekstem do przygody bądź zaspokojenia ciekawości lub łowieckiej ambicji. Trzecim elementem myślenia o wędkarstwie w kategoriach no-kill, który koresponduje z punktem drugim, ale jest na tyle ważny, że zdecydowałem się go omówić osobno, jest przekonanie wielu wędkarzy o tym, że zabijanie ryb będących żywymi zwierzętami bez realnej potrzeby jest po prostu moralnie złe. Faktem jest, że pierwotnie wędka stanowiła narzędzie zdobycia pożywienia, tak samo jak łuk czy sidła.
Historycznie rzecz biorąc, wędka w większości sytuacji szybko straciła swoją funkcję, nazwijmy to rybacką, na rzecz skuteczniejszych narzędzi, jak sieci. Wędka zaczynała pełnić w coraz większej mierze funkcję rekreacyjną. Współcześnie polowanie na zwierzynę, w tym również ryby, nie jest koniecznym środkiem zapewnienia sobie przetrwania. Łowimy dla przyjemności, choć owa przyjemność bywa przez wielu bardzo różnie rozumiana. W kontrze do takiego postrzegania wędkarstwa pojawiają się głosy, że łowienie ryb po to, aby je wypuścić, jest niehumanitarne. Tego typu pogląd doczekał się formalizacji i obowiązuje jako przepis regulujący sposób wędkowania, na przykład w Niemczech. Przeciwnicy zasady złów i wypuść zarzucają najczęściej nieskuteczność i bezsensowność tej praktyki. Ich zdaniem wypuszczone ryby i tak w większości przypadków giną na skutek odniesionych obrażeń. Zarzut ten jest słuszny tylko o tyle, o ile kierowany jest do osób, które deklarując przywiązanie do zasady złów i wypuść, jednocześnie nie potrafią obchodzić się ze złowioną rybą, kaleczą ją, ocierają ze śluzu i przetrzymują niepotrzebnie długo poza wodą. Wypuszczenie ryby, która nie jest w stanie przeżyć, mija się z celem. Każdy, kto uważa, że złów i wypuść jest dla niego ważne, powinien starać się obchodzić ze złowionymi rybami możliwie ostrożnie i posiąść umiejętność ich reanimacji, dotlenienia. Innym argumentem przytaczanym w kontrze do catch and release jest nazywanie tego podejścia modą, ideologią lub fanatyzmem. Owszem, złów i wypuść jest modne, ponieważ jako temat jest stałym tłem dyskusji, artykułów czy filmów o tematyce wędkarskiej. Ludzie naśladują zachowania innych, często nie poddając ich samodzielnemu przemyśleniu. Po prostu kopiują. Bywają też agresywni w stosunku do tych, którzy nie spełniają wymogów ich sposobu podejścia do wędkarstwa. Niestety prześledzenie wątków losowo wybranego forum internetowego o tematyce wędkarskiej bądź grupy na Facebooku dostarcza dziesiątków przykładów kłótni, prowokacji i wzajemnego obrzucania się błotem, u którego podstaw leży stosunek do obchodzenia się ze złowionymi rybami. Złów i wypuść, tak jak każdy inny pogląd, może przybrać ramy przesady i popaść w skrajności, co zresztą nie jest rzadkie. Logiczną konsekwencją takiej skrajności byłoby zaprzestanie uprawiania wędkarstwa. Tak, wiem, że to brzmi śmiesznie, ale jeżeli twierdzisz, że pod żadnym pozorem, w żadnym przypadku nie wolno zabijać złowionych ryb, to musisz skonfrontować się z faktem, że wbicie haka łowionej rybie, jej hol, podebranie i odhaczanie są czynnościami potencjalnie dla niej niebezpiecznymi. Jeżeli nie akceptujesz w żadnym wypadku narażania ryby na śmierć, to nie powinieneś jej łowić, nawet przy zachowaniu środków ostrożności jak haki bezzadziorowe czy maty do odhaczania. Drugą skrajnością na przeciwległym biegunie jest uśmiercanie wszystkich złowionych ryb bez wyjątku. Nawet jeżeli ograniczyć pulę tych ryb do tych, które spełniają wymogi stawiane przez przepisy. Są wymiarowe, nie podlegają w danym okresie ochronie i mieszczą się w ustalonym limicie dobowym, to i tak takie podejście jest w jaskrawy sposób bezmyślne i szkodliwe. Niestety spotkałem się w swojej wędkarskiej praktyce z ludźmi myślącymi w ten sposób. Myślicie pewnie, że teraz mając wykres z dwiema przeciwnymi skrajnościami, wystarczy wyznaczyć środek pomiędzy nimi i będzie to tak zwany złoty środek, najlepsze możliwe wyjście z sytuacji? Niestety, rzeczywistość nie jest na tyle prosta, a złożoność faktów i ich ocen zmusza każdego z nas do podjęcia samodzielnej decyzji o tym, co będzie uważał za słuszne. Zatem w jaki sposób spojrzeć na tę sprawę? Proponuję, aby każdy z nas na początku postarał się w kwestii wypuszczania bądź zabierania złowionych ryb pomyśleć w ten sposób. Będę robił tak, jak chciałbym, aby to, co robię, stało się zasadą obowiązującą wszystkich innych wędkarzy bez wyjątku. Jeszcze raz. Będę robił tak, jak chciałbym, aby to, co robię, stało się zasadą obowiązującą wszystkich innych wędkarzy bez wyjątku. Zastanów się, jakie konsekwencje wyniknęłyby z przyjęcia takiej zasady. Oczywiście to, co zobaczysz, to tylko twoje wyobrażenie i życzenie wobec rzeczywistości, niemniej już ono potrafi pomóc poukładać sobie w głowie pewne ważne dla nas kwestie.
Drugim krokiem niech będzie pomyślenie o tym, jak powinieneś zachować się jako wędkarz, aby nie wpływać negatywnie na stan wód, w których łowisz. Pomyśl, jak zabranie jednego szczupaka wpłynie na jakość rybostanu twojego ulubionego leśnego jeziorka. A zabranie dwóch szczupaków? A 20? Nie jesteś jedynym wędkarzem, który tam łowi. Tego typu decyzje o ewentualnym zabraniu ryb zawsze będą tylko i wyłącznie intuicyjne. Niemniej przydatna w ich podejmowaniu jest konkretna wiedza zdobyta z rzetelnych źródeł. Zabranie ryby zawsze będzie też kwestią pewnej kalkulacji. Musisz porównać korzyść, którą z tego osiągniesz i stratę, którą wyrządzisz w wodzie. Co przeważy? Jeżeli decydujesz się na zabranie ryby z łowiska, przede wszystkim powinieneś zachować umiar. Obecne przepisy regulujące limity ryb, które można każdorazowo zabrać, nie przystają nijak do rzeczywistości i moim zdaniem w żaden sposób nie powinny stanowić punktu odniesienia do tego, co jest racjonalnym podejściem do wędkarstwa. Osobiście od wielu lat podchodzę do sprawy na swój własny sposób. Rybę zabieram zazwyczaj raz do roku. Gdybym łowił na bogatszych w rybołowiskach, prawdopodobnie robiłbym to częściej. Jeżeli jesteś zwolennikiem zasady złów i wypuść, pamiętaj, że do tego typu podejścia nikogo nie przekonasz na siłę, zachowując się arogancko czy wręcz agresywnie. Chcąc promować catch and release, więcej energii poświęć na eksponowanie twoim zdaniem pozytywnych postaw, a mniej na krytykowanie innych zachowań. Mam nadzieję, że ten materiał skłonił cię do spojrzenia jeszcze raz na kwestię zasady złów i wypuść. Niezależnie od tego, jakie są twoje obecne poglądy, mam nadzieję, że swoje decyzje będziesz starał się zawsze podejmować w pełni świadomie, w oparciu o swoją wiedzę i rzetelne informacje, a nie gadaninę, której pełno gdziekolwiek spojrzeć. Jeżeli uważasz ten materiał za wartościowy, proszę udostępnij go dalej i zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. W opisie filmu wklejam kilka linków do stron internetowych poruszających tematykę złów i wypuść. Jeżeli cię to ciekawi, zajrzyj tam. Daj koniecznie znać, jak podoba ci się tego typu format, ponieważ zamierzam rozwijać go na swoim kanale. Dziękuję ci za obejrzenie i wysłuchanie. Pozdrawiam ciepło po wędkarsku. Połamania kija.